Co jest najtrudniejsze w takich zawodach? Presja. Presja, żeby wykazać się jak najlepiej. Dzisiaj mamy tutaj wielkie święto z uwagi na to, że mamy tutaj zawody strażackie gminne, które stanowią eliminację do zawodów powiatowych, które odbywają się co 2 lata. Takie zawody gminne odbywają się raz do roku, gdzie strażacy mogą sprawdzić swoje siły właśnie na torze przeszkód, ale też również w sprawności bojowej, czyli tak zwanej bojówce. To dzisiaj miało tu miejsce oraz przekazanie 2 samochodów gaśniczych. Zwycięzcą dzisiejszych zawodów okazała się jednostka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej. Celem takich zawodów jest integracja, jest spotykanie się młodzieży na tak zwanym boisku sportowym, żeby poćwiczyć, żeby odejść od tych telewizorów, od tej elektroniki i nie siedzieć przed telewizorami, tylko po prostu spotkać się na boisku, porywalizować tak, jak to było lata temu. Bardzo fajnie, ponieważ można się spotkać. Z ludźmi, z którymi się dawno nie widzieliśmy, pobiegać, porozmawiać. Każdy może po prostu wiedzieć, na co go stać w takich zawodach, na przykład. Jak jest na przykład ta ściana, czy równoważnia, jaką ma koordynację ruchową na przykład. Takie zawody są bardzo ważne w promowaniu dzieci, młodzieży, żeby sportowo jakoś funkcjonowały, jakoś żebyśmy się spotykali, żeby przekazywać później z pokolenia na pokolenie tą wiedzę, którą my osiągamy, później dla dzieci. Żeby też dzieci poszły jakby w nasze ślady. Spotykamy się po to, żeby też między innymi traktować zawody jako zabawę, jako integrację, a też pokazać się z jak najlepszej strony dla lokalnej społeczności, aby ludzie zobaczyli, w jaki sposób działa dziś, na dzisiejszy czas działa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna na terenie gminy. Są sytuacje, w których zagraża życie lub zdrowie, no to oczywiście straż pomaga, tak? No i co, później to nie chodzi tylko o to, że jakieś tam chwały, nie wiadomo jakie nagrody, tylko po prostu chęć tego, że chce się pomagać. Na strażaków, to po pierwsze.